Witam wszystkich serdecznie. Stało się to, co stać się nie miało, nie powinno. Tragedia. No ale się stało. Trzeba teraz przełknąć tą gorycz porażki. Ale myślę o tym, że znowu trzeba będzie grać z tymi zespołami, że to no fatalne, no fatalna to jest informacja, no niestety, fatalna. Jedyny plus, że może że z GKS-em Katowice będziemy grać. No i co, zaczęły się nerwowe ruchy, w moim przekonaniu zupełnie bezsensowne. Ja tego meczu na żywo nie oglądałem, bo stwierdziłem, że pierwszy raz nie obejrzę meczu, będę czekał na wynik. Poza tym nie nagrywałem przez tyle czasu, bo nie miałem takiej technicznej możliwości. Zaplanowałem sobie w styczniu z kumplami urlop na kajakach. Pojechaliśmy na te kajaki. A później jak tylko wróciłem, to od razu musiałem jechać na szkolenie. W związku z czym tak naprawdę dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym mogę nagrywać. Już pod filmem się oczywiście tam ukazało, że ucichłem. Nie ucichłem. Nie mogłem nagrać, po prostu dlatego nie nagrywałem. No i co? Broniłem ich. Oni zawiedli, na całej linii zawiedli. Nie wszyscy oczywiście. Tylko teraz przy tych wynikach ciężko rozpatrywać tu, kto zawiódł, kto nie zawiódł. Fatalna sprawa. No, kto by pomyślał, 11 punktów. W ogóle jak można było coś takiego zaprzepaścić? No i tak się zastanawiam, czy... Bo nie chcę mówić, że były złe transfery. Bo i tak ja będę wychodził zawsze z takiego założenia i jestem przekonany, że tak właśnie jest, że żeby zacząć grać dobrze, spokojnie w Widzewie, trzeba się z Widzewem oswoić. Z pół roku trzeba się oswoić, żeby grać dobrze. Ale teraz takie pytanie. Czy gdyby nie było żadnych transferów, nawet Wolsztyna, Tanżyny, Turzyka, Radwan by nie wrócił, czy ten zespół nie awansowałby na przykład? Można sobie gdybać, to nie jest oczywiście nie do sprawdzenia. Ale mi się wydaje, że jakby nie było takiego mieszania, to by awansowali. Ale nie awansowali. Doznałem porażki, twierdziłem, że to zrobią. Trzeba się przyznać, no niestety doznałem porażki nie pierwszej, nie ostatniej w życiu. Oni też doznali porażki i... No oczywiście kibic tam na widzę w to my, no to wrze, strasznie wrze, ale tu już nie ma jakichś pozytywnych emocji. Tutaj chciałbym przejść do tego, co Bartek Stańdo napisał na RTS Widzew.pl i się z nim w 100% zgadzam, że teraz zrywanie umów, znaczy zrywanie, nie przedłużanie, znaczy inaczej, pozbywanie się piłkarzy w tym momencie jest absurdalne. Przecież nie ma trenera, który będzie to wybierał. Trzeba się pozbyć tak piłkarzy, trzeba tą, przede wszystkim tą kadrę zmniejszyć, bo to było absurdno, żeby zrobić sobie tak wielką kadrę, no to... No, czy Widzewa na to stać? To a propos finansów, to za chwilę przejdę. Że pożegnać się z piłkarzami tak, ale nie teraz. Ale nie teraz. Trzeba poczekać na nowego trenera, kogoś, kto będzie sobie to weryfikował. Ja nie byłem zwolennikiem Cristo. Nigdy. Ale każdemu, kto przychodzi, daje taki okres ochronny, żeby się wdrożył w Widzew. Bo ja wiem, że po prostu to nie jest tak, jak wejście sobie do nie wiem, do Olympic Grudziądz, czy do innego zespołu. Bo tu jest po prostu, to jest wielki klub, ogromny. Z ogromnym zainteresowaniem kibiców, tak ogromnym, że w zasadzie zainteresowanie kibiców samym Widzewem jest większe niż wszystkimi pozostałymi zespołami w tej lidze, naraz. Ja nie byłem zwolennikiem Cristo. Ja wiem, że on potrafił mieć dobre podania, że potrafił wejść w dribbling, ale jego nonszalancja przy grze defensywnej, jego olewcze podejście i truchcik z powrotem było... mnie po prostu irytowało. Po prostu nie byłem zwolennikiem Cristo i nie ukrywałem tego od samego początku.
Następna sprawa, Hummer. Przecież nie można było z Hummerem pogadać, że będzie musiał zarabiać mniej, być może zarabia sporo, ale jeżeli chce zostać w Widzewie, to musiałby zarabiać dużo, dużo mniej. A jak się Patrykowi coś stanie, to co wtedy? A Hummer jak wychodził na boisko, zawsze grał bardzo, bardzo pewnie. Nigdy nie robił bobów. Nie mówię, że może wyciągał jakieś super piły, ale nigdy nie walił bobów. No ale tak, no ale pozbyto się. Trochę to tak wygląda. Jakby ten cały budżet, jakby to wszystko zostało przejedzone, jakby tu na gwałt szukano oszczędności, bo kasy brakuje. Prezes Klementowski. Ja byłem zszokowany tym, że prezes Klementowski odchodzi. Ja wiem, on popełnił błędy przy podpisywaniu kontraktów, które się automatycznie przedłużają. To były jego błędy. Pewnie popełnił jeszcze trochę błędów. Ale pilnował kasy. Pilnował kasy. A teraz wszyscy nabrali wody w usta. Nikt nie mówi, jak jest z finansami. Ludzie się dopominają o audyt. I co? Ja nie wiem, oczywiście, bo ja nie mam takich informacji. No ale dodając 2 do 2, to jednak chyba coś jest nie tak z tymi finansami. Co, rozeszły się wszystkie? Taki budżet? Takie nerwowe ruchy to tak trochę wyglądają, jakby coś poszło nie tak. Wróćmy jeszcze do zawodników. Marek Zuziak, no pewnie też bym się go pozbył. No miał lepsze, gorsze momenty, ale to nie ten moment. Niech to trener nowy wybierze. Michał Miller, odpuszczenie Michała, to jest zły pomysł. To jest... Ja wiem. Ale czy ktoś miał bardziej przerąbane niż Michał w Widzewie? Każdy, kto pamięta, jak miał z trenerem Smudą, chyba trudniej mieć nie można. Zagrał na każdej pozycji w zespole. Jak już gdzieś się ogrywał, to był wrzucany na inną, nową pozycję. Jeżeli miałbym powiedzieć o kimś, kto ma widzewski charakter w tym zespole, kto miał widzewski charakter, to właśnie powiedziałbym o Michale. Wiem, tam głowa nie wytrzymała, no ale jak się taką jazdę komuś robi, to łeb może nie wytrzymać, naprawdę. No ale nie przedłużono, no Paulius, no to nie ma w ogóle o czym mówić. Nie przedłużono tych umów. Co? Ja mam wrażenie, że to jest tak, że nieważne komu by się w tej chwili skończyła umowa, to ona by nie była przedłużona. Tu trzeba czyścić, zmniejszać kadrę. No i tak, tak należałoby zrobić. Konferencja prasowa po porażce z GKS-em. Ja nie mam nic do tych nowych prezesów, ale jak słyszę i widzę pana prezesa, który... Mam wrażenie, że on w ogóle nie wie, o czym mówi. Że w ogóle temat piłki nożnej jest mu tak obcy, że on nawet nie zna pojęć i w ogóle niespójność tego, co mówił Masło, a tego, co prezes. Jak prezes mówił o tym, jakie są powody tego przygotowania, no ja się oczywiście z tym zgodzę, że to przygotowanie, to tam zostały popełnione jakieś kardynalne błędy, ale Łukasz Masłowski z kolei mówi, że on nie będzie oceniał, że nie może tak oceniać, że to jest nieetyczne i tak dalej. Ale jakaś taka wspólny kierunek, w którym powinni się chyba wypowiadać. No. Tak mi się wydaje. I to wyglądało trochę tak, jakby przyszli na jakąś imprezkę ludzie, znaczy inaczej, może na jakieś szkolenie dotyczące tłoków od silników, przyszli ludzie z farmacji, tu mam na myśli prezesów, i specjalista od tłoków, czyli Masłowski. Po prostu to jest nieprawdopodobne, jaka tu jest różnica w poziomie wiedzy. Ale zostawmy to. Tarot i zwolnienie Tarota.
Tarot wcześniej też pracował jako speaker, nie był zatrudniony w klubie. W zasadzie stosunkowo niedawno został zatrudniony w klubie, teraz został z powrotem zwolniony i pewnie znowu będzie speakerem na takich zasadach, jak to było wcześniej. To jest szukanie oszczędności. Nie wiem, kto to robi, bo ja tak patrzę na tych prezesów, to nie wiem, czy oni tu w ogóle o czymś decydują. Ktoś tam tym zarządza. Szkoda, że nie wiadomo, kto tak naprawdę zarządza tym wszystkim. Dobra, jeżeli chodzi o mecz z Bełchatowem, bo go oczywiście obejrzałem. Obejrzałem go później. No bo bym nie wyrobił, jakbym go nie obejrzał. Znów Widzew prowadzi grę. Jest kontra. Jest 1-0. I nie wiem, taktyka... Bo Widzew musiał atakować, tak? Ale Widzew w zasadzie zawsze musi atakować. I wszyscy się cofają i mają takie fajne, bezpieczne granie z Widzewem. Nic nie muszą, a mogą sobie walnąć konterkę. A z konterki to zawsze dużo łatwiej jest zagrać. No i oczywiście jak my faulujemy w polu karnym, to jest karny. Jak w ataku w polu karnym faulujemy, to jest faul. Jak inni faulują, to nic nie ma. Wiem, że to jest takie teraz spychanie, bo już nic z tego nie zweryfikuje. Brak awansu i tu w ogóle nie ma o czym gadać, nie? Nie ma o czym gadać. Ale teraz tak. Prawdopodobnie nie będzie Kato. Bo to już wcześniej, już wcześniej o tym myślałem, że jeśli tylko nie będzie awansu, to Kato nie ma. Nie ma defensywnego pomocnika, dobrego, bardzo dobrego, chociaż Kato gasł z każdym meczem, coraz bardziej gasł. Po prostu był nieprzygotowany, a ten system, czy ktoś przypomina sobie sezon w którejkolwiek z lig centralnych, żeby była taka częstotliwość meczu ligowego, środa, sobota, środa, sobota, środa, sobota, to przełożenie ostatniego meczu Widzewa wcześniej i ostatnia kolejka rozgrywana bez dwóch zespołów, które walczyły o awans, to wszystko było nie tak, bo jeżeli już są mistrzostwa świata i trzeba przenieść, to trzeba przenieść całą kolejkę, żeby wszyscy mieli porówno. Ale wracam do Kato. Łukasz Masłowski mówił, że no, Kato przyszedł do Widzewa, ale to był trochę taki przypadek, jak ktoś chce, to niech sobie ten odcinek obejrzy, że trochę się udało Kato ściągnąć i że warunek był taki, że Kato podpisuje tylko na pół roku i ewentualnie w razie awansu umowa może być jakoś tam jeszcze negocjowana. Na początku wszyscy się cieszyli, że dobra, bierzemy na pół roku, to jest taka spokojna decyzja, no bo nie ma strachu, że trzeba będzie tą umowę przedłużyć, tak jak przy innych tych. A teraz czytam na Widzew to my, że to po prostu... Jak można było nie podpisać z Kato na dłużej? No to zdecydujcie się. Najpierw chcecie tak albo tak. No nie przestańcie krytykować za rzeczy, których większość ludzi popierała. No ale tak, odchodzi Kato. I czytam, że są rozmowy z Kazikiem, żeby odszedł z klubu. I co? I gdzie my mamy defensywnego pomocnika? Gibas? Być może, bo ja liczyłem trochę na tego chłopaka, że on się rozwinie. Być może, ale on wejdzie i będzie jeszcze popełniał błędy. Bo jest jeszcze młody, fajnie się rozwijał, ale przestał grać. Miał rundę po prostu bez gry zupełnie. I co, i teraz się pozbywamy Kazika. Christo, który też był jako defensywny ściągany. I nawet, bo ktoś mi pod filmem napisał, że Christo to nie jest szóstka, tylko ósemka. Ale zobaczcie, jak grał z Kazikiem, że tak naprawdę to Kazik zawsze stawał się tym bardziej wysuniętym. Oni się wymieniali tymi funkcjami. Oczywiście to było bardzo wymienne, że kiedy trzeba było bronić, to i tak Kazik zasuwał do tyłu, bo Christo z tym bronieniem zawsze miał kłopoty. Ale pozbywamy się co? Radwan może być defensywnym pomocnikiem? Może być, bo jest lepszy, jeżeli chodzi o destrukcję, niż był, zanim odszedł z Widzewa. Ale to jeszcze nie jest typ taki jak Kazik, Kato. Bandyta, który po prostu zabiera w środku pola i jest typowym czyścicielem. I teraz chcemy się pozbyć takich ludzi. I co? A my mamy jakąś alternatywę? Mamy takiego... Bo ściągnięcie dobrego defensywnego pomocnika to jest drogi. To trzeba się liczyć z tym, że to będzie drogi zawodnik.
Może nie, może Kazik za dużo zarabia, nie wiem. Ale to nie jest dobry pomysł. Pozbywanie się w tej chwili Kazika. Falon. No mam kłopot z Falonem, no bo... Bo u trenera Mroczkowskiego, pamiętam jak były początki pracy trenera Mroczkowskiego w Widzewie, to on, bo to był jeszcze taki okres, że bywałem na treningach, obserwowałem to wszystko, jeszcze za trenera Smudy wcześniej, to Falon był kreowany jako lider zespołu. I tak go ustawiał na początku trener Mroczkowski, ale szybko się na niego obraził. I mam, dlaczego mam z Falonem problem, bo Falon jest, ma... On jest silny, cholernie silny psychicznie. Ale też ma trochę fiubździu w głowie. Trochę chyba, wydaje mi się, że za bardzo gwiazdorzy. I ani trenerowi Smudzie nie udało się utemperować Falona, bo jak trener Smuda go objeżdżał od góry do dołu, to Falon miał na to wywalone, nie? Podejrzewam, że tak samo było z trenerem Mroczkowskim. Ale po co rozwiązywać z takim człowiekiem? Dobra, ma nie grać? Zresztą kto o tym teraz decyduje? No wybaczcie, ale nie ma trenera. No nie ma trenera, no jak to, jak tak można? Ale dobra, ma nie grać, załóżmy, że ma nie grać. To jest wypożyczenie, niech ten chłopak zagra pół roku. A jak on będzie w grze pół roku, jestem pewny, że to będzie gość znowu, który będzie po prostu kręcił ludźmi jak w chorągiewki będzie omijał. To nie jest też dobry moment. Teraz, ja wiem, ja mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy związane z zawodnikami, żeby nie przedłużać kontraktów i tak dalej, zostały zrobione pod publikę. Ale wybaczcie, panowie prezesi. Nie, wy macie rządzić. Kibice mogą sobie krzyczeć, gadać, być niezadowoleni, to. Ale wy musicie mieć politykę tego rządzenia. Musicie patrzeć długofalowo. Bo dzisiaj widać doskonale, że krótkofalowe myślenie, jak się skończyło. Bo tak wyglądało rotacja kadrowa za trenera Mroczkowskiego. To było bardzo krótkofalowe myślenie. Albo jeżeli nie krótkofalowe, a długofalowe, to z założeniem, że awansu nie będzie. Bo trzeba tak to rozpatrywać. Nie wiem, wiele wątpliwości, bo nawet to, że doktora Grabowskiego już później na ławce nie było. Dlaczego w ogóle? I tak wiele rzeczy się gdzieś dzieje, takich negatywnych i gdzieś źle świadczących o zarządzaniu klubem. Ja oczywiście nie mam tych informacji, ale jak była mowa, że co, boicie się zmian, że te zmiany idą na lepsze. Kto dziś ma wrażenie, że poszły na lepsze? Już mówię o samym zarządzaniu klubem. A już w ogóle, nawet ja bym nie pomyślał w życiu, że może być tak, że tu finansowo jest słabo. A dochodzą głosy zewsząd. A piszą do mnie ludzie, gdzie nie mogę powiedzieć wam rzeczy, które mi mówią. Czym więcej wiem, jestem bardziej przerażony. Czasem wolałbym nie wiedzieć tych rzeczy, których się dowiedziałem. Naprawdę. Wolałbym ich nie wiedzieć. Ale nie mogę ich po prostu... No nie mogę ich powiedzieć. Obiecałem, nie powiem. Trzeba... Wiem, że teraz ciężko patrzeć na tych zawodników, jak jakiś pewien etap się skończył, wyczerpała się pewna formuła i ciężko patrzeć na tych ludzi i wierzyć, że tym razem się uda. Mnie też jest to ciężkie. Ale w nich wierzyłem, widziałem ich potencjał. Naprawdę w nich wierzyłem. Co się tak bardzo zniszczyło? Czy to ta czy psycha tak siadła? Mi też siadła psycha, jak grałem w piłkę. Były takie mecze, które mnie zabiły psychicznie. Wiem, co to znaczy. Stało się coś bardzo, bardzo złego. Psychicznie też. Psychicznie też na pewno to siadło, ale nie można teraz tu wszystkiego na presję, psychikę. No niestety, grając w Widzewie, trzeba tą presję znieść. I teraz tak, Tanżyna, Sylwestrzak, Wełna. Każdego bym zapytał, który z nich?
chyba każdy by powiedział Radek, nie? Nie chcę, nie mówię, że ja chciałbym skreślać Tanżynę. Błędów narobił tyle w tej rundzie, że już mam nadzieję, że to już jest koniec z tymi błędami. Ja nie twierdzę, że Tanżyna nie będzie u nas bardzo dobrym stoperem. Ale tu już się wyczerpał limit i możesz się ze mną nie zgodzić, ale bardzo dobrze, że oni mają takie długie wakacje. Że podejrzewam, że pierwszy raz w swojej karierze mają aż tak długie wakacje. Bo o ile na zachodzie zdarzają się takie wakacje, o tyle w Polsce się nie zdarzają. Żeby się zresetować. Każdemu się też ta przerwa, ta informacyjna w klubie przyda. Żeby każdy ochłonął, każdy jest zły, po prostu nie może... No, ciężko jest wybaczyć nam takie coś. Ale to dlatego dobrze, że jest ta przerwa i dobrze, niech się każdy zresetuje. Przyda nam się po prostu przerwa. Bo dla nich, ja wiem, to nic ich nie usprawiedliwia. Ale dla nich to był ogromny cios psychiczny. Taki sam jak dla nas. Taki sam jak dla nas. Nawet większy, bo to oni za to odpowiadają. Oni muszą się zresetować. Muszą się zresetować, przystąpić do nowego sezonu. I ich to będzie dla nich szkoła życia. Oni nigdy takiej nie przeszli, nigdy takiej nie przejdą. Żaden z tych zawodników nigdy nie przeszedł takiej szkoły życia i nigdy takiej szkoły życia nie przejdzie. Nawet jeśli bym miał nie awansować z innymi zespołami. Bo to jest Widzew. To jest Widzew, to jest jak Legia, to jest jak Lech. Nie przejdą nigdy takiej szkoły życia, jak przeszli tu w Widzewie. Trzeba będzie rozpatrywać ludzi do grania, tak? Najechałem na Michalskiego, no ale powinien zostać, tak? Powinien zostać, powinien popracować nad swoimi słabymi stronami. Mąka. To też jest człowiek, który szarpie. Wiem, że niektórzy są zmęczeni Mąką. Ja nie mówię, że Mąka musi grać w pierwszym składzie, tak samo jak Michalski, musi grać w pierwszym składzie. Ale to są ludzie, którzy mogą w każdym momencie meczu szarpnąć. Mam nadzieję, że oni się przede wszystkim psychicznie wszyscy odbudują, że oni się nauczą po tej porażce, że takie porażki się nie mogą więcej zdarzyć i że to trzeba wziąć trochę na luzie. Psycha musi wzrosnąć, bo nic człowieka bardziej nie zbuduje niż taka ciężka porażka. Na początku jest załamka. Jest totalna załamka, ale jak się przeżyje to, przeżyje ten okres, ostudzi się te emocje, to takie coś człowieka uczy. Uczy, po prostu uczy. Nauczy tego, żeby drugim razem nie dać się psychicznie zmiażdżyć. Po prostu, nie dać się psychicznie zmiażdżyć. Kogo bym się pozbył? No nie wiem. Nie wiem, kogo bym się pozbył. Tych, których bym się pozbył, Świder sam sobie załatwił. W Łęcznej i w Tarnobrzegu. Strzeliłby wtedy te dwie bramki i byłby pewnie awans i Świder by pewnie był. Sam się Świder też załatwił. Wełna, no... Fajny, miły, sympatyczny chłopak, tylko... Chciał dobrze, a wyszło słabo, no. Tak to trochę wyglądało na boisku z Wełną. Czym się go pozbył? No chyba też bym się go pozbył. Ale Radka bym się nie pozbywał. Radek bardzo wolny. Ja tego normalnie na meczach nie widać, ale jak obserwowałem treningi, sparingi, to Radek z szybkością ma gigantyczny problem. I tu wypadałoby, żeby ktoś popracował. Ale Radek był cholernie pewnym... Właśnie o to mam pretensję do trenera Warszawskiego. Czemu akurat ruszał formację defensywną? Czy Turzyk był lepszy w tej rundzie odcinka w tamtej? Ciężko rozpatrywać, kiedy tamta runda była dobra, a ta była słaba, no. No nie... No dla mnie nie. Dla mnie Turzyk czy Cinek? Cinek. Ze stoperu, który... A no właśnie Radek. Czemu po prostu ruszał formację defensywną, która... Co, bo jeden mecz nie poszedł tak naprawdę? Bo można im zarzucić przede wszystkim ten mecz w Grudziądzu.
bo ja bym nie zarzucał im specjalnie innych meczy. Każdemu się oczywiście może zdarzyć błąd, ale czy to była formacja do zmiany? Ja byłem zły, jak usłyszałem, że Tanżynę biorą. Tużyk to okej, okay, bo Cinek miewał. Lepiej, gorzej, tak? I nie twierdzę też, że Tużyk będzie złym transferem. Też twierdzę, że wszyscy wymagają po prostu tego... Niestety w Widzewie. I teraz tak, ściągać ludzi. Jak dobrać ludzi do ściągania? Tu trzeba po prostu twardzieli psychicznych. Twardzieli. A skąd byś wiedział, że to jest twardziel? Bo co zagrał? Gdzie zagrał? Bo Wiśle Płock zagrał? Na przykład. A propos trenera też. Że to dobry wybór, bo trener... Ja nie chcę się wypowiadać, bo ja absolutnie nie wiem, co będzie dobrym wyborem. Bo ja chciałbym jednak mimo wszystko zobaczyć, jak Paszulewicz może pracować. On pracował miesiąc, z czego on miał tylko dwa cykle przygotowawcze. Dwa tygodnie. Popełniał błędy personalne dla mnie też. Ale kto wie, jakby było, jakbym on przygotował i nawet takie sobie błędy personalne w moim mniemaniu popełniał. Czy to nie byłaby z tego jakość? Ja nie wiem, czy pozbycie się... Zresztą to jest kolejny koszt. Znowu trzeba komuś zapłacić, on miał na 2 lata kontrakt. I teraz szukanie tych kosztów wszędzie gdzieś tam... Nie wiem, jak jest z tymi finansami. I nie wiem, kto... Ja nie wiem, jak to jest ze spółką akcyjną. Musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto zna się na zasadach działania spółki akcyjnej. Kto ma wgląd w audyt, kto ma wgląd w te wszystkie rzeczy. I czy kiedykolwiek ktokolwiek się dowie o tym. Czy to po prostu jest ukrywane i czy to, o czym mówi Mirosław Tłokiński. No bo on tam grubo jedzie. Nie wiadomo, kto mówi prawdę, jak to zweryfikować nawet. I czy teraz trener czy trener taki, czy on będzie dobry, bo on zrobił dwa awanse z Wisłą Płock. Ale, sorry. Wisła Płock? 244 osoby na meczu? Mniej więcej? Na końcu przyszli, bo się uratowali tam. Ale ile tych ludzi na ten mecz przychodzi? Ile ludzi się w ogóle w Płocku interesuje zespołem piłkarskim? Nie chcę obrażać Płocka, że to nie jest miasto. Ale ten klub to jest jak wiejski klub. No, sorry, no. Porównywanie go do Widzewa. Tu trzeba szukać człowieka, który to zniesie psychicznie. Ja mam wrażenie, że Paszulewicz mimo wszystko psychicznie dźwigał. Popełniał błędy w swojej koncepcji gdzieś. No, czy błędy? No, błędy. Skoro nie wyszło, to znaczy, że to były błędy. A który trener to psychicznie tutaj zniesie? Kto by zniósł? Ojrzyński może by zniósł? Może. Też nie wiadomo, ale pewnie tak. Michniewicz by zniósł. Probierz by zniósł. Czy taki trener się trafi? A może po prostu sięgnąć po człowieka, który... Po Jóźwiaka. Który był w tym klubie i on wie, co to znaczy być w Widzewie. Ale to... Można sobie gdybać tylko co najwyżej. Poniosłem ciężką porażkę. Upadłem i wstałem już. Już wstałem, trzeba się przygotować do nowego sezonu. I znowu będę ich wspierał. Zawiedli mnie, ale będę znowu ich wspierał. Będę może trochę bardziej wymagający, ale nadal będę to robił. Ktoś mi napisał pod filmikiem, że... stary UKS, jak może mówić kibicom, jak tam dopingować? Odsyłam do drugiego odcinka, nie będę już się o tym powtarzał, już nie chcę mi się o tym UKS-ie gadać. Ja też tworzę tą atmosferę na stadionie. Wątpię, żebyś tak darł ryja jak ja. Wątpię. I tu każdy ma prawo się wypowiedzieć. Bo jesteśmy najlepszymi kibicami w Polsce. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Ja znam wielu ludzi, którzy byli na różnych meczach. Byli w Barcelonie, na Bayernie. Byli na różnych meczach, na różnych stadionach. I każdy mówił tak, fajnie, no tyle ludzi. Ale dopingu to się powinni uczyć od Widzewa.
Ten doping jest fenomenalny. Ale czy to oznacza, że on nie ma być lepszy? Czy już jest tak dobrze, że po prostu nie może być lepiej? Naprawdę? Jest jeszcze dużo do poprawy. Jeśli my wszyscy w klubie, zarząd, wszyscy, którzy zarządzają, kibice, wszyscy będziemy się starali przede wszystkim patrzeć na to, co my możemy zrobić dobrze, to chyba się będzie dobrze działo, nie? Czy nie? Trzeba teraz patrzeć ze spokojem, obserwować, co się będzie działo. To, co miałem do powiedzenia a propos tego, no to powiedziałem, a jeszcze Patryk Wolański. A dobra, jeszcze dwóch. Zielu, co wy od tego człowieka chcecie? Bo co, bo się nie zgodził na warunki finansowe, bo mu chcieli obniżyć? A czy on zasłużył na obniżkę? Po prostu, on po prostu będzie negocjował dalej, no. Przed przerwą na urlop po prostu się nie dogadali w jeden dzień, pojechał, wróci z powrotem, będzie negocjował dalej. Może się zgodzi na obniżkę, a może inną formę. Po prostu nie chciał łatwo tego przyjąć. Co wy od niego chcecie? Bo co? Bo zawrócił chłopaków spod zegara? Mówicie, że on nie ma jaj. A kto wszedł i usiadł między kibicami na zegarze? A ktoś inny tak zrobił? On tu jest od czwartej ligi. Czemu wy jeździcie z tym gościem? I Patryk, nie wiem, Patryk Wolański. Ja naprawdę go obserwuję, bardzo dokładnie. Patryk złapał przedpole o 10 meczu i jest innym bramkarzem. Naprawdę tego nie widzicie? Że Patryk jest tym, właśnie jest... Patryk teraz będzie już tylko coraz lepszy. Jego chce się pozbywać... Naprawdę, ja rozumiem, że oni przepieprzyli ten awans. Ale trzeba odciąć tą złość, to wszystko i spojrzeć na nich obiektywnie. Przeanalizować, może obejrzeć te mecze. Ja sobie oglądam. Zawsze oglądam dwa razy, poza Bełchatowem. Obejrzałem tylko raz, ale bardzo dokładnie. Dzisiaj dłuższy odcinek. Bo po sezonie. Mam nadzieję, że te finanse się jakoś tam trzymają. I żeby nie było tylko, żeby znowu nie było rewolucji. Po prostu, żeby znowu nie było przemiału. Ja wiem, że już nie ufacie tym ludziom. Ale uwierzcie mi, jak się wymieni połowę zespołu, będzie jeszcze gorzej. Niech tu dojdą ze trzy porządne ogniwa i zobaczycie, jak ten zespół zacznie grać. Bo oni już psychicznie też po prostu znieśli ciężar czegoś takiego. Przecież kibice co mówią, że się cała Polska z nas śmieje, tak? Że w ogóle, no, tragedia, remisy, pasa remisów, no kto taką miał? Jedyny zespół w Polsce. To musiało ich dotrzeć. Musi. A jak nie dotrze, to oni się szybko wyeliminują sami, ci piłkarze. Już z początkiem rundy. Bo tu już z początkiem musi być po prostu petara. Bo tu kibice już nie mają cierpliwości. Stracili cierpliwość. Ale mam nadzieję, że mimo braku tej cierpliwości, że jak przyjdzie mecz i my tam staniemy, to znowu będziemy najlepszymi kibicami w Polsce. Po prostu. Nie będę już dzisiaj przedłużał. Pozdrawiam was serdecznie. Oby ten przyszły sezon był udany na końcu. Nie tylko na początku. I abyśmy mieli mądrego trenera. Mądrego, który umie żyć z szatnią. Który nie jest po prostu gościem, takim katem. Albo nie jest kimś, kto się obraża, burczy. Tylko to jest gość, który potrafi się potrafi żyć z tymi ludźmi. Bo zawsze będzie ktoś niezadowolony w szatni, to normalne. Ale niech on scali ich, niech on będzie impulsem do zwycięstw. Niech on będzie prawdziwym takim ojcem sukcesu tam. Bo trener musi być też takim ojcem dla piłkarzy. Musi mieć wszystkie cechy charakteru. Musi być dobrym trenerem, musi być świetnym psychologiem. I kiedy trzeba, to musi stanąć murem za swoimi chłopakami. Kiedy opieprzy ich w szatni, ale wyjdzie na konferencję prasową i nie będzie przed całą Polską robił z nich debili. Tego po prostu chciał. Wiem, sorry, długo dzisiaj, ale musiałem. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego odcinka, teraz trochę łatwiej, bo wróciłem, teraz już będę mógł sobie nagrywać częściej. Muszę znaleźć tematy.
trochę opowiem o tym, co mi się wydarzyło i pozdrawiam serdecznie.